Warszawie. To już jest, sprawdziłem, 5. edycja. Alfabetu rzeźby. Wszystkie wystawy są naszego pomysłu, ale ta jest tylko naszego pomysłu i większość eksponatów, które prezentujemy, to są naszych zasobów, z czego się bardzo cieszymy, że możemy je pokazać. Dziś są kolejne litery alfabetu, tak jak widać, LNN. No i towarzyszy im, mam nadzieję, że Państwu się spodoba katalog po tym, że sam tytuł. Witam serdecznie Państwa. Tak jak zostało powiedziane, to już 5. edycja alfabetu rzeźby, projektu takiego naszego flagowego, edukacyjnego, który zainaugurowaliśmy w roku 2007 i na przestrzeni tych 5 lat można stwierdzić, że potwierdził on swoją przydatność i ważność. Jest to wystawa taka trochę niekonwencjonalna, aczkolwiek ma charakter muzealny, gdyż jest to rodzaj takiego leksykonu zawierającego podstawowe pojęcia historii i teorii sztuki. W dużym stopniu dotyczy rzeźby, ale również ludzie takich około rzeźbiarskich. I tak jak wspomniałem, stawia sobie cel edukacyjny, żeby w formie przystępnej, przy pomocy wizualizacji, przy pomocy konkretnych przykładów, nie zawsze pochodzących z rejonu tak zwanej sztuki wysokiej, ale to nie o to chodzi w tym wypadku, żeby przybliżył, żeby zamysłowa przybliżyła sens tych pojęć, którymi historia sztuki się i terminów, którymi historia sztuki się posługuje. Przyjęliśmy takie założenie, że ta metoda pomaga również naszym edukatorom, bo działalność edukacji na całym w Polsce wzrasta z każdym rokiem, staje się coraz bardziej atrakcyjna i zróżnicowana, że nasi edukatorzy, mając do dyspozycji taki instrument, jak niezalpany rzeźby, czyli ten leksykon, mogą naprawdę w sposób przystępny wytłumaczyć, wyjaśnić zawiłości niektórych właśnie pojęć i terminów, które mają zazwyczaj swoje takie suche encyklopedyczne brzmienie, a tutaj są jak gdyby uzupełnione właśnie przez jakiś obiekt, jakiś rekwizyt, który pozwala wniknąć temu, kto będzie oczywiście chciał, w to, co zawiera się w treści tego pojęcia. Wystawa, tak jak Państwo widzicie, ma różnorodny charakter. Nie zawsze te egzemplifikacje mogą się odbywać przy pomocy rzeczywistych czy realnych dzieł sztuki. Niekiedy odwołujemy się też do ilustracji, ponieważ pewne rzeczy są poza naszym zasięgiem. To znaczy niemożliwe jest uzyskanie ich z innych zbiorów muzealnych, a poza tym niektóre mają już rang takich ikon historii sztuki czy sztuki współczesnej, więc i nie tylko zresztą współczesnej. Dlatego tutaj takim substytutem jest zazwyczaj ilustracja, bo tak jak mówię, one wchodzą już do takiego kanonu, no, który musi być zapamiętany czy kojarzony. Ta wystawa, czy ten projekt w ogóle ma również taką strukturę, że zakładamy, niektóre dzieła mogą pojawić się tutaj w różnych konfiguracjach, to znaczy mogą po prostu wrócić ponownie, chociaż były już wcześniej eksploatowane, no, ale to wynika jak gdyby z faktu wielowymiarowości dzieła sztuki, że ona niekoniecznie zawsze daje się ściśle sklasyfikować, czy zaszufladkować, czy etykietować. Myślimy, że również ma to pewien sens taki właśnie edukacyjny, żeby pokazać, że nie wszystko układa się w takie proste, linearne przebiegi, czy ścisłe jakieś właśnie przegródki, tylko dzieło sztuki, czy sztuka sama z natury swojej może podlegać różnym i interpretacjom, i różnym konfiguracjom, także nie ma jednej historii sztuki, tak samo jak nie ma jednej sztuki. Oba te pojęcia są otwarte i ta wystawa właśnie poprzez taką wariatorusz również ma ten fakt uzmysłowić. Chciałem teraz oddać głos pani Annie Podsiadły, kuratorce tego projektu, która realizowała tę edycję i przybliży Państwu już bardziej precyzyjnie zawartość tej wystawy. Dziękuję. Tak jak pan dyrektor Dorowski wspomniał, ta wystawa ma charakter kalejdoskopu pojęć, które wyłuskaliśmy z bogatego obszaru historii sztuki w odniesieniu do liter LNN. Bazą
praktycznym podręcznikiem i uzupełnieniem prowadzenia zajęć plastycznych, które mogą odbywać się zarówno w tej sali muzealnej, jak i również poza nią. To jest bilans wcześniejszych czterech edycji i mamy zapewnienie, że będzie zachowana ciągłość, więc dla tych wszystkich wytrwałych, którzy będą regularnie zwiedzać kolejne nasze wystawy, mam nadzieję, że za w niedługim czasie będziemy mogli uzupełnić to o kolejne zeszyty dotyczące kolejnych liter alfabetu, aż do jego zamknięcia. I przy tej okazji, proszę Państwa, ogłosiliśmy też poprzez media taki konkurs telefoniczny dla osób, które śledzą naszą działalność, interesują się tym projektem i uzyskaliśmy rezultat pozytywny, czyli dwie osoby odpowiedziały prawidłowo na zestaw pytań o średnim stopniu trudności, ale doceniamy to, bo to świadczy rzeczywiście, że te osoby, dla tych osób nie jest to puste pojęcie, że tutaj bywają, wiedzą z jaką treścią spotykają się na tej wystawie. Państwo pozwolą, że odczytam laureatów tego konkursu. Mam nadzieję, że są obecni i te osoby będą mogły odebrać skoroszyt pod tytułem alfabet rzeźby. I tak laureatami konkursu związanego z alfabetem rzeźby są pani Monika Drab z Radomia. Jeżeli jest, to zapraszam serdecznie. Dziękuję. Drugą osobą, która odpowiedziała prawidłowo, jest pan Alojzy Błogowski z Orolska. Dajemy gwarancję ciekawej zawartości, bardzo dobrze zilustrowane hasła. Rzecz niezbędna w domowych bibliotekach. Dziękuję serdecznie. Po uroczystości zapraszam do Państwa.